Obecny projekt międzynarodowej wymiany młodzieży, który jest realizowany w Zespole Szkół w Gorzycach, to nie pierwszy projekt tego typu. Dwukrotnie nasi uczniowie wyjeżdżali z programu Comenius, teraz z programu Erasmus+. Łącznie około 150 uczniów odwiedziło większość krajów Unii Europejskiej. Temat obecnego projektu to zastosowanie urządzeń mobilnych w pracy szkoły. W przyszłości chcemy pisać kolejne projekty. Chcemy być szkołą rozwijającą się, szkołą europejską. Chcemy, aby każdy nasz uczeń miał możliwość wyjazdu za granicę. Nie tylko zachodnią, ale również wschodnią. Dnia 6 marca wczesnym rankiem wystartowaliśmy samolotem z lotniska Chopina w Warszawie. Dla wielu z nas było to pierwszy lot samolotem, dlatego czuliśmy ogromne podekscytowanie. Około godziny 8 wylądowaliśmy na lotnisku w Kijowie, gdzie w spokoju czekaliśmy na lot do Stambułu. Stambuł po przylocie przywitał nas słoneczną pogodą. Poniedziałek rozpoczęliśmy od spotkania w szkole, gdzie poznaliśmy wiele wspaniałych ludzi z różnych części Europy, m.in. z Rumunii, Portugalii, Turcji oraz Grecji. Kolejne dni poświęciliśmy na poznawaniu najważniejszych zabytków w Stambule oraz tureckiej kultury. Największe wrażenie zrobił na mnie widok na całą panoramę Stambułu z najwyższego wieżowca w Turcji, Sapphire Shopping Mall. Dzięki programowi Erasmus+, poznaliśmy wiele zakątków Stambułu oraz wspaniały kraj, jakim niewątpliwie jest Turcja. Po przylocie do Stambułu pogoda, jak i nasi koledzy z Turcji przywitali nas ciepło. Wbrew naszym obawom o zbieżności kulturowo-religijne byliśmy bardzo zadowoleni z tego, co się tam działo ogólnie, ponieważ Turcy są bardzo miłymi osobami i pomocnymi osobami. Gdy dojechaliśmy z moim kolegą z Turcji do domu, czekał na nas tradycyjny turecki obiad. Pierwszego dnia w szkole, gdzie wszyscy się poznawaliśmy, uczniowie z 5 państw: Rumunia, Portugalia, Grecja, Turcja i Polska. W szkole uczyliśmy się wzorów matematycznych na tablicach multimedialnych i tabletach. Jedliśmy tradycyjne tureckie smakołyki, jak i różne przekąski, które swoją drogą były bardzo smaczne. W pozostałe dni zwiedzaliśmy prawie wszystkie najważniejsze zabytki Stambułu. Jedno z największych oceanariów na świecie. Podziwialiśmy panoramę całego Stambułu 360 stopni z wysokości 56 pięter. Byliśmy na filmie 4D, w którym zwiedzaliśmy wszystkie zabytki z helikoptera. Byliśmy również w fortecy Runeli, płynęliśmy statkiem przez dwa kontynenty. Zwiedzanie tych atrakcji pozwoliło nam zrozumieć ich kulturę i religię. W poniedziałek na godzinę 9 udaliśmy się do szkoły, w której został zaprezentowany krótki film o Stambule i jego najważniejszych zabytkach. Po prezentacji dyrektor szkoły oficjalnie nas przywitał. Zapoznaliśmy także projekt Fatih i strony internetowej EBA. Po prezentacji udaliśmy się do klas na spróbowanie tureckich dań. Były bardzo pyszne. Po prezentacji udaliśmy się do oceanarium i mogliśmy z bliska zobaczyć m.in. rekiny, płaszczki i tym podobne. Po oceanarium mieliśmy czas wolny, w którym poznaliśmy się z uczniami z innych krajów i byliśmy pewni, że tydzień spędzimy w miłej atmosferze. Po śniadaniu w środę o godzinie 8 przyjechaliśmy do szkoły. Nauczycielka informatyki przedstawiła nam program związany z Stambułem. Po krótkiej przerwie na kawę rozwiązywaliśmy ćwiczenia matematyczne. Każdy mógł spróbować swoich możliwości. Później pojechaliśmy na 56 piętro Stambuł Sapphire Shopping Mall i podziwialiśmy widok w 360 stopniach Stambułu. Na samej górze byliśmy w kinie 4D, w którym lecieliśmy helikopterem po Stambule. Potem spacerowaliśmy po Istiklal Street, zjedliśmy tam lunch i przeszliśmy pieszo do Galata Tower. Przyjechaliśmy windą na górę i podziwialiśmy widok. Na tym skończyła się nasza podróż, a dzień zakończyliśmy zimną kawą z naszymi kolegami. W niedzielę przylecieliśmy do Stambułu, gdzie na miejscu czekają już na nas gościnne rodziny. Po ciepłym przywitaniu rozeszliśmy się do domów, gdzie na każdego z nas czekał ciepły i obfity posiłek turecki. Wszyscy rozmawialiśmy z rodzinami, lepiej się poznawaliśmy, słuchaliśmy muzyki, śpiewaliśmy, tańczyliśmy i graliśmy. Następnego dnia pojechaliśmy do szkoły, gdzie poznaliśmy resztę uczniów z wymiany. Wszyscy razem rozmawialiśmy, lepiej się poznawaliśmy oraz dobrze się bawiliśmy. W szkole uczyliśmy się o wielu rzeczach, takich jak strona internetowa EBA czy też wzory matematyczne. Poza szkołą zwiedzaliśmy miasto, byliśmy m.in. w oceanarium, Galata Tower, Spice Bazaar oraz spacerowaliśmy po parkach i płynęliśmy statkiem przez cieśninę Bosfor.
Wieczorami spotkaliśmy się z kolegami na kawie i wszyscy rozmawialiśmy. Ostatni dzień był dla nas najgorszy, ponieważ wszyscy się żyliśmy i chyba dla każdego pożegnanie było bardzo bolesne. Na samym końcu chcieliśmy bardzo podziękować naszej nauczycielce od języka angielskiego, pani Renacie Stadnik-Komórkiewicz, za to, że spośród wielu uczniów wybrała akurat nas, żeśmy mogli pojechać do Turcji. Dziękujemy oraz za to, że włożyła tyle pracy oraz i serca, za to, żeby podróż do Turcji minęła nam bardzo miło oraz czas spędzony w Turcji przebiegał bardzo, bardzo bezpiecznie. Bardzo dziękujemy.